Okej, okay, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Darkness Under My Bed. I kochani, dzisiaj sobie znów polecimy na tryb eksploracji, coś mi się wydaje. I zobaczymy, co tym razem znajdziemy. Ja tu chyba kody mam pozapisywane gdzieś, tak? Nie tak, 6147, coś tam mam. Coś tam mam. Tylko tak, dzisiaj sobie nie będziemy szli tu, bo myślę, że tutaj nie ma sensu, na razie przynajmniej. Przynajmniej na razie nie ma sensu. Ale. Myślę, że polecimy sobie standardową ścieżką, czyli tędy. Weźmiemy sobie znów nożyczki. Weź nożyczki. I polecimy sobie tutaj na karton. No i właśnie, moi drodzy, dlaczego dzisiaj jest Darkness Under My Bed? Bo skończyła nam się seria, ja nie mam zbytnio czasu. A chciałbym jednak wam coś dzisiaj nagrać. W ogóle wielkie problemy teraz z medycyną pracy mam, jeżeli chodzi o powrót w ogóle do pracy. Dlatego mam ci dużo załatwiania, dużo dzwonienia, dodatkowo jeszcze serwer, chłopaki tam cały czas tego spawna męczą. Bo oczywiście Shira się ujebał, inny w ogóle. Typ spawna. I tak jakoś wyszło. Dobra, dziadzio do orzechów. Lecimy z tobą standardowo. Używamy. I tak, tutaj jest ta myszka. Weźmy okruszki, bo inaczej i tak nic nie zrobimy. Dajmy jej okruszki. I nie ma prądu. Nie ma prądu. Tu chyba nawet wcześniej był taki problem. Nie możemy wziąć teraz otwieracza do konserw przez to. No właśnie. Nie wyjdziemy też stąd. Lipa. Lipa totalna. No dobra, idźmy tędy. To jest kolejna puszka. Tylko czemu my ją możemy otworzyć? Brak energii. To znów nam wychodzi na to, że musimy iść tędy. Tu jest kabel do izolacji. Tu jest głodna lalka kolejna. Może jak nakarmimy wszystkie lalki, to też nam coś wyjdzie. Może nie być głupie. Taśma izolacyjna, idziemy się podładować, tylko tak, tutaj znów się przeładujemy. No właśnie, przeładowanie leci. Mamy tu elektronikę, naprawmy się. Błąd. Mamy pękniętą obudowę, no to sobie też przy okazji to użyjmy. Idziemy się znów naładować. Idziemy się znów naładować. Tylko gdzie to znów było? Jak zbadamy to wspomnienie, to chyba będzie znów dupa, jeżeli chodzi o dalsze kontynuowanie. Tam to już w ogóle mieliśmy chyba, z tego co pamiętam. Dobra, idziemy się naładować. Czemu się nie możemy naładować? Halo? Jest włączone. Czemu tak się dzieje? Ja o czymś zapomniałem? Weź to. I użyj tu. Nie wiem, czemu nie mogę użyć przedłużacza po raz kolejny. To bardzo ciekawe. Przerwany przewód. No właśnie, ale... Nie rozumiem tego. No jest tu wszystko porobione. Kabel przerwany nie jest. A to w ogóle... Wygląda jak Xiaomi Mystic, ale chyba raczej to nie jest to, albo jakiś odcisk do cyny. Ej, no kurde. Nic z tym teraz nie zrobimy, nie mamy teraz prądu.
System alerty. Nie ma. What? Klawisz R resetuje? No bez jaj. No bez jaj. Kurde, bez jaj. Żarty sobie stroicie teraz ze mnie, prawda? Ej, nie było tego wcześniej. Wcześniej klikałem i R i w ogóle i nic nie było. Dobra, zacznijmy jeszcze raz. Na szybko, na szybko. A, ale to było do dupy. Strasznie do dupy. Strasznie do dupy to było. Przegnij tą mysz cholerną. Daję jej okruszki. I żeby teraz nie kliknąć R, tylko E. Pamiętaj, Shiro, E. Dziwne to jest. Dziwne to jest, mega to jest dziwne. To, że to w ogóle zniknęło, to jest naprawdę mega, mega dziwne. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Użyj taśmy jeszcze raz. Może coś się zbugowało. Oby nie. Oby nie. Lecimy z przodowaniem, odkręcamy śruby w obudowie, naprawiamy. Na pamięć po prostu lecę. Tym. Użyj taśmy. Napraw sobie to. Dobra, naprawiamy taśmę izolacyjną. No i dajcie nam możliwość na... No nie da się. Ej, no kochani, naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, co tu się dzieje i czemu to nie chce działać. Puszka, otwórz. Przegnij mysz. Ale lalka zniknęła. Tu jest to wspomnienie, ale to wspomnienie mnie nie interesuje w tej chwili. Tak jakby było trzeba te okruszki... Może tutaj... trzymać. No bo innej opcji nie widzę. Innej opcji nie widzę tutaj. Dobra, dajmy sobie jeszcze raz R. No spróbujmy sobie tymi okruszkami. Nie będziemy karmić lalki. Tylko sobie polecimy od razu z okruszkami i z pułapką. Może jak nakarmimy lalkę, to nam jakoś tam przejście się otworzy. No ale to jest dziwne, że nie mogliśmy naładować sobie tej baterii. Nie wiem czemu. To było chujowe strasznie. I nie wiem, czemu to się stało. No i dobra, tutaj tą mysz przeganiamy, tak, tak. Bierzemy sobie okruszki. I tylko tak, nie weźmiemy też, nie otworzymy tej puszki. Musimy iść tędy, tylko tam, tu i tak prąd wywala. Tu i tak nam prąd wywala. Trzeba sobie zapamiętać. Nie da się tego położyć. Nie da się tego położyć. A. Jej możemy dać okruszki tylko i wyłącznie. Ej, i teraz tu nie ma taśmy izolacyjnej. Zauważcie. Oż ty. No myślałem, że te okruszki się tu przydadzą, ale jednak nie, jednak nie. No dobra, to w takim razie damy ci te okruszki. Brak energii, pójdziemy dalej, tak? Aha. Dobra, masz te okruszki.
Poor meal. This meal had no calories. Wskoczył nam achievement. Teraz tu mogliśmy przejść. Wcześniej nie. Trochę nie rozumiem, co tu się dzieje, ale okej. Ale okej. I w ogóle zauważyliście, że ta puszka była już otwarta? Tu już było wszystko potwierane. No dobra, no nic i tak już nie zrobimy z tym. Czyli ta ścieżka również nam nic nie daje. Nie pamiętam jej szczęśliwej, ale wiem, że zawsze była pełna energii. Misja zakończona, tylko nam nic nie dała. Nic nam nie dała. To lecimy tym razem, znów oczywiście tędy. Tylko. Może byśmy się przeszli tym razem znów w tamtą stronę. Co wy na to? To tak, tam była tylko potrzebna taśma klejąca, prawda? Używamy tu taśmy klejącej. Mamy tutaj przejście. Tylko czy my teraz możemy jeszcze coś wziąć? Możemy sobie coś wziąć. Widok lalka. Materiał. No właśnie, bo coś potrzebujemy tutaj i tak, prawda? Nożyczki. Czemu na niej mamy użyć nożyczki? What? W sensie co, ścięliśmy jej włosy? To czemu? Pytanie czemu? Użyj mazak. No dobra. Baw się. What? Błąd wykrywania twarzy. Błąd wideo, nie zrobiłem sterownik ekranu, więcej. Wow. Co mam zrobić? Zwierzę też nie działa. Znaczy działa, ale... Obraz, błąd wideo, grafii. O, no, teraz działało. Teraz zadziałało. Błąd wykrywania twarzy nadal tutaj jest. A, i zauważcie, że tutaj nam w ogóle właśnie daje wtedy error. Przesuń. Mydło i powidło. Może tutaj da się coś innego złapać, jeżeli używamy innych trybów do tego. To nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Rozpikselowany obrazek. Dobra, ale zresetujmy sobie znów sterownik. Kolejny błąd wykrywania twarzy nam tu wleciał. Brudny magazyn. I nic oprócz tego nie złapiemy chyba. Nie, musimy go wziąć. I dobra, teraz musimy znów resetować to wszystko. Brudny magazyn mamy. Możemy go umyć. Teraz mamy czysty magazyn. Ale nadal nie widzę. Użyj magazyn. A żeby zasłonić pewnie. Da się na przykład cofnąć tu. To się da cofnąć, ale to nam nic nie daje. Mydło nadal jest. Dobra, zasłońmy go. I znów zróbmy restart. Długopisy, okej. No dobra, ale tak. Obrazek zniknął.
Ciekawe. On wykrywania twarzy nadal istnieje. Ten rozpikselowany obrazek jest wykrywany tylko jeżeli mamy encoder zepsuty. O kurczę. No ciekawe, ciekawe. Użyjmy długopisu. Że jest już lepiej. I zrobiliśmy sobie przy okazji przejście tym długopisem. Narysowaliśmy sobie je. Kapuję. Długopisem jeszcze został. Tu jest karton. Tu jest karton i kolejny niezidentyfikowany obiekt. Kolejny błąd wykrywania twarzy. Użyj długopis, żeby sobie to znów ogarnąć, ale nie chcę. Ale tu widzę, że już przejścia nie mamy, niestety. Tak, musimy to zrobić. O, i encoder nam się chyba poprawił, czy nie? Nie, nie poprawił się. Ostry nóż. Raczej ostre, ostrze. Ostre, ostrze, no fakt. Użyj ostrze. A, i to jest kolejna głowa. To jest kolejna głowa. To ucięta głowa. Czarna folia. No i zrobiliśmy sobie kolejne przejście. Kapuje, kapuje. Malutkie krzesło. Robimy restart. Dobra. Użyj czarne krzesło. I zrobiliśmy sobie kolejne przejście, tylko teraz to przejście musi być spikselizowane pewnie. Ja. Odzyskaj wspomnienie. Nie pamiętam jej uśmiechu, ale wiem, że dużo się śmiała. Misja wykonana. Czyli tak, mamy już zrobione. Całkowicie. No potem chyba już w sumie nic nie zostało po lewej stronie. Dziwi mnie to, że tutaj są te rzeczy. Czy z nimi coś możemy zrobić? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. No tą lewą stronę już mamy chyba zrobioną. Zostało jeszcze przejście w dół. Na tym sznurku. Oraz. Chodzi na to, że potrzebujemy również mazaka jeszcze i przejść tutaj. Próbujemy przejść tutaj, tylko co tutaj było do zrobienia wtedy? No i te przybory krawieckie nam jeszcze zostały. Tego skrótu nie zrobiliśmy. Nie chciałem tego. Nie pamiętam, jaki miała kolor oczu. Huberta. A, tutaj. Dobra, tutaj trzeba było mazakiem najpierw zrobić. Potem trzeba było wziąć rzeczki czy taśmę klejącą. Kurde. A, to kolejne jest przejście. Użyj nożyczki. O, tu nas nie było jeszcze. Tu nas jeszcze nie było. No to chyba tamtego też nie przeszliśmy do końca. Właśnie, tu się już nie cofniemy. Żebrak. Tamtego też nie przeszliśmy do końca, bo wzięliśmy na początku taśmę,
Potem nożyczki i dopiero pisak. Ale ciekawe, czy jak weźmiemy nożyczki, pisak i taśmę. Nie. Inaczej. Nożyczki, pisak i taś. Nie. Taśma, pisak i nożyczki. O. To dopiero wtedy teoretycznie będziemy mieć inną akcję. Pusta klepsydra. Co to jest? To jest chyba balon. Jakieś sznurki, tak, kosz wiklinowy. Dobra, weźmy go na razie. Tutaj było. Użyj worek piasku. Ty masz worek piasku. A, przejście dnia i nocy. To jest, rozumiem, noc, że braka nie ma, ale są drzwi otwarte. Mam jakiś klucz. Użyjmy. Użyj klucza. Kredens. Mamy monetkę. Monetkę możemy dać pewnie żebrakowi, ale ja sobie jeszcze sprawdzę, co jest dokładniej tutaj. Tutaj nie ma nic po tej stronie, a tutaj jest wędka, której możemy użyć. Ale wiecie co, ja bym najpierw sobie chciał może... W ogóle sprawdźmy, o, to jest dobry pomysł, sprawdźmy sobie, co jest tu po lewej stronie. Tutaj nie ma nic. I tutaj wędki już też nie ma. Tylko i wyłącznie studnia. No to robimy sobie dzień. Idziemy dać żebrakowi monetkę. Jeszcze ci źle? I użyjmy wędki. Możemy to zrobić tak i co? I zmienić czas na przykład? No dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Może coś się złapie. Jest ryba. Tego żebraka musimy nakarmić. Złodziej? Powieszony żebrak. Oh shit. Chyba złodziej przez to, że... Tak. Że my tutaj weszliśmy. Że my tutaj weszliśmy, zabraliśmy rzeczy. I daliśmy jemu. Żebraka już nie ma chyba tutaj, a nie jest. The last minute before the execution. Jeszcze nic nie ma. Dobra, niech wędka sobie tutaj będzie. To jeszcze żebraka również nie ma. Dobra, aktualizuj zegar. Missing. Zamknięte drzwi. Nie da się w ogóle jej zrobić zdjęcia. Co teraz? Co teraz, skoro my tutaj żadnego innego przejścia nie mamy? Nie rozumiem.
My tu innego przejścia nie mamy. Jest? Wow, to możemy sobie robić zoomy i to znaczne. Ja myślałem, że nie. Ciekawe. No, tutaj są te zamknięte drzwi i tylko i wyłącznie. Odzyskaj wspomnienie. Ale dało się to tylko zrobić na tym? Czy to już było tak tutaj? No ja tego nie widziałem. Nie pamiętam jej twarzy, ale wiem, że była ładna. Misja wykonana. Czy my tutaj gdzieś mamy... Ile mamy tych wspomnień już? Menu główne. Jest coś takiego? Tylko slot pierwszy, ale nic tak naprawdę tutaj nie ma. Zmienia domyślne, za które zmiany niezalecane. Nie będziemy tego ustawiać. Nie. Nie mamy. Niestety nie mamy tutaj żadnych informacji, które mogłyby nam pokazywać, czy my cokolwiek w jakiej części to odkryliśmy. Dobra, ale jeszcze raz. Chcę użyć znów mazaka. Użyć go tutaj. Teraz taśma klejąca. Tutaj. I nożyczki standard. Tutaj. I teraz zamiast temu żebrakowi. Właśnie, bo tu myśleliśmy tu. Nie, to jest jeszcze inna miejscówka. Holy moly. Need help? Fade away. Jesteś teraz mój. Zagubiony, przestraszony? Odejdź stąd. Słaby sygnał. Ale nie, moi drodzy, nie. Najpierw chcemy zrobić tamten event. Ja wiem, że was to bardzo zainteresowało z pewnością, ale najpierw zrobimy tamten event. Tam chyba szliśmy po lewej stronie dopiero. Chcę go zrobić po kolei. Chcę zobaczyć, jak to idzie po kolei. Bo i tak już tam w większości przeklikałem. Wiadomo, lepiej to zrobić na spokojnie i powoli. I powoli. I my tu wtedy szliśmy, tak, od lewej strony. Tu jest nasz żebrak, więc on sobie tutaj oczywiście dalej będzie. I to nie jest kosz wiklinowy, tylko... Oczywiście może jest kosz wiklinowy, ale my bierzemy jedno z worków z piasku. Jeden z worków piasku. No. O to mi chodziło. Użyjmy sobie znów klepsydry. Wejdźmy sobie do tego... pierdzielnika i znajdźmy właśnie klucz. Teraz sobie użyjmy znów klepsydry. Wejdźmy do tego budynku. I zabierzmy monetkę. Dajmy ją. On jest nadal smutny. I teraz używamy sobie znów tego i mamy złodzieja. Mamy złodzieja, nie używamy całkowicie teraz w ogóle studni. Zaktualizuj zegar. Tylko ciekawe, czy zaktualizuje nam to w ten sam sposób. Chyba nie. No, na pewno nie. Zapałki. Śmietnik oraz sznurek. Bomba. To potrzebujemy sznurka. Jeżeli chcemy to wysadzić, użyjmy sznurka. Weźmy zapałkę. Wyrzuć zapałkę? A.
Ciekawe. A, i to możemy teraz podpalić. No dobra, no to jest taki wielki sznurek. Wywaliło. No trochę się to pozmieniało. Zapałki się oczywiście popaliły wszystkie. No ale jest kolejne przejście. Missing. Plakaty z zaginioną osobą. Nie pamiętam jej twarzy. Ja wiem, że była ładna. To już się powtarza, widzę. Misja zakończona. No i dobra, no i tutaj zrobiliśmy sobie kolejne przejście. Teraz myślę, że już zrobiliśmy to, jak chcieliśmy. Możemy sobie oczywiście znów użyć mazaczka. Albo nie, wiecie co? Nie, inaczej. Ja wiem, że ja mam tutaj kłopocze. Weźmy sobie tak, taśma klejąca. Dokończmy sobie ten event. Tu mamy przejście i teraz zamiast brać nożyczki, weźmy sobie mazak. Nie możemy, ale tu możemy użyć mazaka teraz. Materiał. Idziemy teraz po nożyczki. Na lalce nic, ale tu możemy teraz wyciąć. Kawałki materiału. I chyba teraz wiem, do czego nam się przyda zestaw do szycia. No właśnie. Igła i nitka. Ej, co to dało? A, sukienkę mamy, okej. Użyj sukienki. Baw się. A troszeczkę inny typ w ogóle, bo tam ją mordowaliśmy, że zrobiliśmy z niej Jokera w sumie. A tutaj ją uszczęśliwiliśmy. What? Zamrożony ekran. Błąd wideo. Fryzuje nam tu ekran. Bardzo gorące żelazko. Nasz kapuje mniej więcej to musimy zrobić. Pewnie coś nagrzać. Zimne kakao. Pragniony miś. Weź zimne kakao. Użyj zimne kakao, tak myślałem. Jest gorące kakao. I rozumiem, że tak, możemy albo dać. Nie możemy dać misiowi. No ale teraz już tu możemy. To jest co? To jest od żelazka. I znów problem. No ale czemu to się frizuje nadal? Nie rozumiem czego. No i masz, misiu. Znowu mamy krawędź. Przesuń, żelazko. Włóczka i sznurek. Co nam to da? Zobaczcie, że już nie możemy tam cofnąć. Użyj sznurka. Czy teraz włóczkę możemy wziąć? Niestety nie. Ciepłe rękawiczki. Ciekawe. Tu nam się unfrizowało teraz wszystko. Druty. I tu jest nadal friz. Czyli musimy znów sobie teraz coś uszyć. Czy wydziergać. Ciepła czapka.
No i kolejne dwa rozwidlenia. Kurczę, ile ta gra ma rzeczy. Są pająki. Lalka zamrożona w czasie. Wow. Lalka zamrożona w czasie. Klucz ojczyma, weź specjalny przedmiot. Losowe śmieci. Klucz ojczyma. No my to mamy w tej chwili? System. Bagażnik, artefakty, klucz ojczyma.item. To jest pierwszy artefakt, który zdobyliśmy. Klucz ojczyma. Zdjęcia. Album ze zdjęciami. Dane niekompletne. Odblokowano nowy skrót. Czy to jest ten skrót, o którym myślę? O ten? Tak. Teraz po lewo sobie pójdziemy. Filiżanka. Fragmenty, fragmencie służy. Słyszycie? Tu są pocięte fragmenty książki. O, niebezpieczny pająk. Niewidoma lalka. Brudna torebka herbaty. Nie będzie dało. Nie no, wyczyścić. Znaczy, będzie się nie dało. Użyj torebka herbaty. Paskudna herbata. Ale nie mogę jej wziąć. Było? Zwinięta kartka papieru. To pająka w łeb? Może zwinięty papier. No już po pająku. Podrapany kamień. Filiżanka? Coś wypiło. Może ciężki kamień. Mamy kawałek filiżanki. Coś nam wyżłopało herbatę. Pytanie co? Może da się dostać tego głównego kartonu. Brak samochodu. Pająk w słoiku. Ale nic z nim nie możemy zrobić, na szczęście. Niesprawny samochód. Pewnie będziemy musieli jakoś samochód naprawić. Zakrwawiony śrubokręt. A, ty nie masz oczu. To by wiele wyjaśniało. Dobra, rozkręćmy go. Części samochodowe już mamy. No jest samochód, uruchom silnik. Pojechał. Możemy się wspinać teraz. Przejście chyba nie. A nie było przejście. Tu nie było przejścia. I lalka zniknęła. To świeża. A nie, bo tu. Pająk był, no tak, w słoiku. Faktycznie. Niestabilny grunt. Pęknięta żarówka, noktowizja N. Rupiecie, weź. Co to jest? Kabel. Nurek, ale to wtedy nam zamieni kabel. Woki szkła. Róbka i uszczelka. Szmatka.
Pudło na odpady. Oczy. Więcej lalek, jest creepy. Ile tu jest rzeczy? Ile tu jest rzeczy? O nie, nie mogę się cofnąć już. Odzyskaj wspomnienie. Świetnie. No to tu będzie więcej rzeczy do zrobienia niż myślałem. Tu będzie więcej rzeczy do zrobienia niż myślałem, naprawdę. Ale moi drodzy, resztę zobaczymy sobie w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram dla Was Shira, my się oczywiście widzimy w następnych misjach z Darkness Under My Bed. Trzymajcie się. Hej, hej.